najświętsze miejsce na ziemi. Jerozolima jest marzeniem każdego pielgrzyma. Choć oddalona od Polski o 2,5 tysiąca kilometrów, jest łatwo osiągalna dzięki 3,5-godzinnej podróży samolotem. To cywilizacyjny tygiel, w którym splatają się różne religie, kultury, zwyczaje. Wspólnie żyją tu wyznawcy trzech wielkich religii – Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie. Tutaj, przed 2000 lat, nauczał Jezus Chrystus. Tu cierpiał, został zabity i zmartwychwstał. Jednak dzisiejsza Jerozolima oczywiście coraz mniej przypomina tę, po której chodził nasz Zbawiciel. W czasach Pana Jezusa Jerozolima była miastem wieloetnicznym, wielokulturowym i wieloreligijnym. Ale nie można tego rozumieć na podobieństwo dzisiejszych wielkich miast o takim właśnie charakterze. Było to mimo wszystko miasto peryferyjne, leżące na obrzeżach Cesarstwa Rzymskiego, zamieszkiwane głównie przez Żydów. Było też zamieszkiwane przez niemałą liczbę pogan, przy czym poganie to byli ludzie religijni inaczej byśmy powiedzieli, dominowały wierzenia rzymskie, greckie, perskie, syryjskie, egipskie, dlatego że ci ludzie wywodzili się z bardzo różnych środowisk. Łącznie Jerozolima wtedy mogła liczyć około 20 tysięcy mieszkańców. Nie było to więc wielkie miasto, ale trzeba pamiętać, że każde miasto, po hebrajsku ir, a to słowo ir, rzeczownik ir jest rodzaju żeńskiego, miało tak zwane banot, czyli miało córki, czyli osiedla, wioski rozmieszczone wokół tego miasta, które w gruncie rzeczy były bardzo ściśle z miastem powiązane i gdybyśmy w ten sposób popatrzyli na Jerozolimę, no to liczyłaby ona już około 50 tysięcy mieszkańców. Współczesna Jeruzalem to aglomeracja, w której na 123 km kwadratowych żyje niemal 900 tysięcy mieszkańców. Ale uwagę całego świata skupia tak naprawdę jej serce – Stare Miasto. Katolicki pielgrzym przybywa do Jerozolimy z wielkimi oczekiwaniami. Wyobraża sobie miejsca święte urządzone na kształt europejskich sanktuariów. Piękne, zadbane, skłaniające do modlitwy, zadumy. Jednak już na Via Dolorosa uwagę naszą przykuwają głównie wszechobecne stragany, sklepy, usługi. Wielkie targowisko, na którym można kupić świece, różańce, korony cierniowe, krzyże, ale i dywany, ubrania, owoce, świeże mięso. Sakrum miesza się z profanum. Mimo wszystko przejście tą drogą pozostaje niezapomnianym przeżyciem, a idąc współczesny pielgrzym zastanawia się, jak bardzo droga, którą szedł Zbawiciel, różniła się od współczesnej Via Dolorosa. La pancia,
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w jej obecnym kształcie powstało mniej więcej w XIV wieku. Mówię mniej więcej dlatego, że takiej dokładnej pewności nie mamy, ale powstało wtedy, kiedy Jerozolima już przestała być chrześcijańska, co stało się definitywnie w połowie XIII wieku, przestała należeć do chrześcijan, została przejęta przez muzułmanów. Od początku XVI wieku znalazła się we władaniu tureckim i właśnie wtedy chrześcijanie, zarówno miejscowi, jak i przybywający, zadbali o to, żeby mogli swoją pobożność i swoją wiarę wyrazić w konkretny sposób, przeżywając tajemnice życia Jezusa właśnie tam, gdzie one miały miejsce. Na pytanie, ile współczesna Via Dolorosa, Droga Krzyżowa, ma wspólnego z rzeczywistą obecnością Jezusa w tych konkretnych miejscach, moglibyśmy odpowiedzieć wtedy, gdybyśmy znali dokładnie plan tej drogi krzyżowej, którą przebył Pan Jezus. Tymczasem my go nie znamy. Droga Krzyżowa, ta Via Dolorosa jerozolimska obecna, stanowi swego rodzaju rekonstrukcję, której początki sięgają w zasadzie XII wieku, czyli czasu wypraw krzyżowych. Gdy rycerze krzyżowi przybyli z Europy do Palestyny, do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, chcieli dotknąć niejako tych miejsc związanych z życiem, męką, a zwłaszcza śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Dość wcześnie, bo gdzieś około roku 1250, może około roku 1300, czyli w naszych czasach późniejszych piastów, ukształtował się zwyczaj wstępowania do Jerozolimy w procesji od strony Góry Oliwnej, wchodzenia, wejścia do Jerozolimy przez tak zwaną Bramę Złotą, która dzisiaj jest zamurowana, i przez teren dawnej świątyni jerozolimskiej dojście do Bazyliki Grobu Pańskiego. Otóż ten szlak pokrywał się z grubsza ze szlakiem obecnej Drogi Krzyżowej, tej Via Dolorosa, którą idą pielgrzymi. Czy dokładnie tędy szedł Pan Jezus? Najogólniej można by powiedzieć, że zapewne takiej dokładności nie było. Pamiętać bowiem musimy, że nawet poziom dzisiejszej Jerozolimy, tej współczesnej Jerozolimy, jest około 2, 3, a czasami 4 metry wyższy niż był w czasach Jezusa. I 2000 lat osadnictwa żydowskiego, bizantyjskiego, ormiańskiego, arabskiego, chrześcijańskiego i potem znowu żydowskiego, ono zrobiło swoje. Więc absolutnej pewności nie mamy. Droga krzyżowa, ten szlak drogi krzyżowej jest w dużej mierze symboliczny, ale z drugiej strony pamiętać trzeba, że dokładna rekonstrukcja tych miejsc sprzed 2000 lat jest po prostu niemożliwa. I nawet kilkaset lat temu, gdy wyznaczono szlak Drogi Krzyżowej, ona była równie niemożliwa, jak jest niemożliwa dzisiaj. Weźmy choćby dla przykładu, czy potrafimy odtworzyć, wiemy, że była bitwa pod Cedynią około 1000 lat temu, ale czy potrafimy dokładnie odtworzyć jej miejsce? I można to, te pytania mnożyć. Męka Chrystusa miała swój początek w Ogrodzie Oliwnym. Jego nazwa, Getsemani, oznacza w języku hebrajskim tłocznie oliwek. Ogród mieści się w Dolinie Cedronu, na zboczu góry, na której od wieków rosną drzewa oliwne. Dzisiaj zostało ich zaledwie kilka. Mają około 900 lat, ale ponieważ oliwki mogą ponownie wyrosnąć z korzeni ściętych drzew, uczeni nie wykluczają, że te drzewa były świadkami cierpienia Zbawiciela.
Tuż obok znajduje się powstała przed 100 laty Bazylika Agonii. To trzeci wybudowany w tym miejscu kościół. Jego ołtarz umieszczony został przy skale, na której klęczał i pocił się krwią Pan Jezus. Ogrodu Getsemanii na Via Dolorosa jest niedaleko. Wejdziemy na nią przez Bramę Lwów, zwaną też Bramą Świętego Szczepana. Znajduje się ona nieopodal zamurowanej Bramy Złotej, przez którą pierwotnie prowadziły procesje pasyjne. Współczesna Via Dolorosa mierzy 660 metrów. Zaczyna się w dzielnicy muzułmańskiej, gdzie znajduje się jej dłuższa część, 7 pierwszych stacji, a kończy się już w dzielnicy chrześcijańskiej. Na kartach Starego Testamentu istnieje wątek Mesjasza cierpiącego, obecny w psalmie 22, w 4 pieśniach Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza, ale ten wątek Mesjasza cierpiącego najtrudniej przyjmował się w świadomości ówczesnych Żydów, dlatego że najtrudniej było im wyobrazić sobie i przyjąć, że Bóg może posłać swojego sługę, owego namaszczonego, i wystawić go na cierpienie. Skazanie Jezusa na śmierć dokonało się w ostatni czwartek jego życia, późnym wieczorem, na skutek wyroku Sanhedrynu, czyli Wysokiej Rady Żydowskiej. To właśnie przed Sanhedrynem padło pytanie: Atta Maszijach, Ben Baruch, jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? Jezus, odpowiadając pozytywnie na to pytanie, sprawił, że zaczęto wołać: winien jest śmierci. Został skazany na śmierć. Można było na niego pluć, można było z niego szydzić, można było kpić, można go było cierniową koroną ukoronować, można go było poniewierać, wydać na mękę i wreszcie zmarł na krzyżu. Już pierwsza stacja Drogi Krzyżowej jest łatwa do przeoczenia. Informujący o niej znak wisi w towarzystwie plątaniny kabli i tablic informacyjnych. Stacja skazania Jezusa na śmierć znajduje się na dziedzińcu muzułmańskiej szkoły Al-Omariya, a żeby wejść na jej teren, trzeba liczyć na uprzejmość pobliskich handlarzy i zapłacić równowartość około 50 zł za osobę. W starożytności ten teren należał do twierdzy Antonia, gdzie stacjonował Poncjusz Piłat. Na czym polegała rola Piłata? Na tym, że jego obowiązkiem było ustosunkowanie się do tego wyroku śmierci, dlatego że pod okupacją rzymską Żydom mieszkającym w Palestynie nie wolno było wykonywać samodzielnie wyroków śmierci. Mogli je ogłaszać, natomiast nie mogli ich wykonać. Władze rzymskie musiały ten wyrok śmierci każdorazowo zatwierdzić. I Piłat staje przed dylematem, kiedy przyprowadzono do niego Jezusa, staje przed dylematem, czy ma ten wyrok śmierci zatwierdzić, czy nie. Nie widzi powodów, żeby to robić. W jego ocenie chodzi o jakieś spory wewnątrzżydowskie, których on nie rozumie. Próbuje postawić się jak gdyby obok, ale z drugiej strony czuje nacisk tych jerozolimskich autorytetów, tej jerozolimskiej starszyzny żydowskiej i nacisk tych nowo przybyłych do niego, przybyłego tłumu, którzy twierdzą: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara, bo ten skazany przez nas ogłasza się królem, a każdy, kto ogłasza się królem, sprzeciwia się Cezarowi.
Jezus przed Sanhedrynem został skazany ze względów, z powodów religijnych, z pobudek przesłanek religijnych, natomiast przed Piłatem jest oskarżany wedle przesłanek politycznych. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Znajduje się niedaleko. Tuż obok niej, na dziedzińcu klasztoru franciszkańskiego, umiejscowiono kościół biczowania i kościół skazania. Nad wejściem do klasztoru czytamy fragmenty z Ewangelii według świętego Jana, poświadczające, że tutaj Piłat kazał ubiczować Jezusa, sądził go na miejscu zwanym Litostrotos i wydał na ukrzyżowanie. Jednym z elementów tego upokorzenia i jednocześnie zadawania Jezusowi cierpień było biczowanie. Biczowano takim pejczem, no, zakończonym skórzanymi zazwyczaj, albo czasami nawet żelaznymi, czy takimi w formie drutów, trzema końcówkami, a na ich końcu z kolei umieszczano, zawieszano na przykład kawałki kości, czy jakieś inne twarde przedmioty. Uderzano 40 razy bez jednego. Ponieważ taki pejcz miał trzy końcówki, zatem uderzano 13 razy, ale i tak razów było łącznie 39, bo te trzy końcówki pejcza właśnie o tym przesądzały. Więc była to kara niezwykle dotkliwa, niezwykle bolesna i bardzo dużo zależało również od tego, kto ją wykonywał. Jeżeli to był jakiś sadysta i bił bardzo mocno po plecach, to oczywiście biczowanie mogło skończyć się nawet śmiercią skazańca. Natomiast jeżeli był to ktoś, w cudzysłowie, bardziej wyrozumiały, kat, który tak czy inaczej nie zmierzał do zadania śmierci, no to biczowanie kończyło się omdleniem, kończyło się ogromnymi ranami. Tak czy inaczej była to kara okrutna. Z Ewangelii według świętego Marka. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski! Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając, oddawali mu hołd. Korona cierniowa to była korona sporządzona z gałęzi, gałązek krzewu cierniowego, jaki do tej pory istnieje na terenie Palestyny, który można by porównać, chociaż to porównanie jest trochę ułomne, z naszym ostem, zwłaszcza z takim bardzo dzikim ostem. Ten cierń był daleko trwalszy, daleko mocniejszy niż oset, więc na pewno niełamliwy, na pewno się nie giął, stąd taka korona cierniowa umieszczana na głowie Zbawiciela, to po prostu tymi kolcami wchodziła w skronie, raniła je dotkliwie i jeżeli byłaby posunięta gdzieś tam, założona bardzo głęboko, prowadziła do omdlenia czy utraty przytomności. Na szczęście, można by powiedzieć, nie można jej było tak bardzo głęboko nałożyć z tej prostej przyczyny, że raniła ręce tych, którzy to robili. Mówi się korona cierniowa, zatem chodziło o to, żeby zadać Jezusowi cierpienia, ale również go upokorzyć, żeby nawiązać do jego roszczenia, do jego słów, że jest królem. Jesteś królem, więc ukoronujemy cię tak, jak król na to zasługuje. Stąd wygląda na to, że dla widzów, dla świadków tych okropności, ta korona, ten cierń miał kształt korony.
Po drugiej stronie dziedzińca klasztoru franciszkańskiego położony jest kościół skazania, w którym zobaczyć można litostrotos, czyli kamienny dziedziniec, po którym chodził Chrystus. Większy jego fragment znajduje się w podziemiach bazyliki Ecce Homo, zgromadzenia sióstr Matki Bożej Syjonu, którą miniemy w drodze do następnej stacji. Bazylika powstała w XIX wieku z inicjatywy nawróconego Żyda, zakonnika Alfonsa Ratisbona. Tu padły słowa Poncjusza Piłata: oto człowiek, i tutaj Jezus został ukazany tłumowi. W bazylice zachował się fragment łuku rzymskiego, a nad ulicą odtworzono w XIX wieku łuk Ecce Homo, imitujący wschodnią bramę z czasów Heroda Agryppy. Nieco dalej znajduje się klasztor Greków Ortodoksów, w którym można zwiedzić domniemane więzienie Jezusa i Barabasza. Via Dolorosa dochodzi do ulicy Alvat, biegnącej od bramy damasceńskiej. Kierujemy się w lewo i napotykamy polskie akcenty. Kaplice poświęcone trzeciej i czwartej stacji zwane są kaplicami polskimi, ponieważ odnowione zostały dzięki aktywności księdza Stefana Pietruszki Jabłonowskiego i hojności polskich żołnierzy oraz emigrantów. Trzecia i czwarta stacja Drogi Krzyżowej do niedawna były nazywane stacjami polskimi i tak jeszcze nazywają je polscy przewodnicy. Natomiast ta świadomość już powoli zanika, dlatego że od kilkunastu lat zmienił się charakter tych stacji. Nazywane są polskimi z tego względu, że podczas II wojny światowej, gdy przebywali tam żołnierze, najpierw z Brygady Karpackiej, a potem także żołnierze Andersa, to zadbali o to, żeby te stacje odnowić i zostawić w nich typowo polskie akcenty. Te polskie akcenty w trzeciej stacji Drogi Krzyżowej jeszcze są widoczne, natomiast w czwartej stacji Drogi Krzyżowej już należą niestety do przeszłości. Żołnierze zadbali o to, by ta Polska, która żyła w ich sercach, żeby również w tych stacjach została przypomniana i była obecna. Takim chyba najpiękniejszym momentem w historii tych stacji była wizyta papieża Pawła VI w Ziemi Świętej, która miała miejsce w 1964 roku. Otóż wtedy Ojciec Święty, Paweł VI, od trzeciej stacji Drogi Krzyżowej, uznawanej wtedy powszechnie za stację polską, rozpoczął nabożeństwo Drogi Krzyżowej, rozpoczął swój spacer do Bazyliki Grobu Bożego i wówczas cała ta stacja była okolona polskimi flagami. Później jeszcze długo pozostawała w polskich rękach, natomiast od około roku 2000, czyli od ponad 20 lat, ona przeszła we władanie ormiańskich katolików i w ostatnim okresie te polskie ślady są niestety coraz bardziej zacierane.
25 marca 2009 roku w kaplicy czwartej stacji został zainstalowany tryptyk jerozolimski, ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu, autorstwa gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego. Ołtarz został pobłogosławiony wcześniej w Watykanie przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Jednak 7 lat później, ze względu na to, że nie można było w kaplicy zapewnić wieczystej adoracji w intencji o pokój na świecie, ołtarz został przeniesiony do Groty Mlecznej, sanktuarium maryjnego w Betlejem. Tuż obok trzeciej stacji znajduje się czwarta, spotkanie Jezusa z Matką. Wchodzimy na dziedziniec, podziwiając płaskorzeźbę dłuta Tadeusza Zielińskiego. Uwagę przyciąga ormiańsko-katolicki kościół Matki Bożej Bolesnej. W prawej nawie znajduje się zejście do podziemi, gdzie dostrzegamy rzeźbę przedstawiającą bolesne spotkanie matki i syna. Na bizantyjskiej mozaice, datowanej od IV do VI wieku, zaznaczono odciski stóp Maryi, sugerujące miejsce, w którym stała Matka Boża. Choć Ewangelia o tym nie wspomina, współcierpiąca matka podążała krok w krok za umęczonym synem. Na upamiętnienie spotkania Jezusa z Maryją tradycja poświęciła tylko czwartą stację Drogi Krzyżowej, ale przecież ich wzrok mógł się tam spotkać wielokrotnie. Jan Paweł II, mówiąc o roli Maryi w historii zbawienia i w tajemnicy odkupienia, a mówił to podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Azji Mniejszej w 1979 roku, powiedział, że w Maryi dokonało się przejście od nadziei żydowskiej do nadziei chrześcijańskiej. Maryja dlatego jest matką Jezusa, ale jest również matką Kościoła. Maryja była pierwszą, która uwierzyła, która przyjęła Bożą obietnicę, która w Nazarecie stała się matką Zbawiciela, w Betlejem wydała go na świat i później przez całe jego życie wiernie mu towarzyszyła. Jej obecność mamy również na Drodze Krzyżowej. Co prawda Ewangelie nie mówią o jej obecności na Drodze Krzyżowej, ale mówią w sposób wyraźny Ewangelia świętego Jana o jej obecności pod krzyżem. Żeby więc mogła znaleźć się pod krzyżem, przebywać pod krzyżem wespół z innymi kobietami, to rzecz jasna musiała Jezusowi towarzyszyć w drodze na Golgotę. I właśnie o tym towarzyszeniu, to towarzyszenie podkreśla i uwypukla tradycja chrześcijańska w czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Zapewne pozwolono matce, aby mogła być w pobliżu swojego syna. Z rozmaitych powodów. Po pierwsze, ze zwyczajnej jakiejś wrażliwości, bo przecież nawet oprawcy mają ludzką wrażliwość. A po drugie, gdyby tej wrażliwości zabrakło, to być może po to, że sądzono, że to jest dla niej też dodatkowe upokorzenie i dodatkowy ciężar i dodatkowy ból. Więc nie możemy na ten temat za dużo powiedzieć, bo przestajemy tutaj tylko na naszej wyobraźni, więc nie możemy określić, ile metrów od Jezusa znajdowała się Maryja. Jej obecność była z pewnością bardzo ważna, bardzo potrzebna, bardzo krzepiąca, ale też bardzo bolesna.
Podążamy dalej. Straganów coraz więcej. Uliczka staje się coraz bardziej zatłoczona. Zbliżamy się do kolejnych stacji, które potwierdzają, że Pan Jezus spotkał się na swojej drodze z pojedynczymi aktami miłości, współczucia i heroizmu. Dlatego w nabożeństwie Drogi Krzyżowej wspominamy Szymona z Cyreny, przymuszonego do dźwigania krzyża, czy Weronikę, która odważnie wtargnęła między wojsko i otarła twarz Zbawicielowi. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo w Via Dolorosa, by natknąć się na franciszkańską kaplicę, którą obwieszcza herb zakonu braci mniejszych oraz łaciński napis Simoni Cyreneo Crux Imponitur. Szymon Cyrenejczyk niesie krzyż. Jedynymi źródłami, które mówią o Szymonie z Cyreny, jest oczywiście Ewangelia i tylko znamy go z Ewangelii. Można by powiedzieć, że wiemy o nim stosunkowo mało. Pochodził z Cyreny, więc prawdopodobnie był Żydem z diaspory. Cyrenajka leży na terenie północnej Afryki. Najprawdopodobniej wrócił z diaspory, wrócił z rozproszenia, zamieszkał w Jerozolimie. Być może miał jakiś kawałek gruntu pod uprawę gdzieś tam pod murami Jerozolimy. Wracał z pola. Tyle o nim wiemy. Czy to jest mało? Zależy. Chcielibyśmy wiedzieć znacznie więcej, ale myślę, że to, co wiemy, jest całkiem dużo. Ponieważ był Żydem z diaspory, zatem patrzył trochę inaczej niż Żydzi jerozolimscy, zwłaszcza ortodoksyjni. Został przymuszony do dźwigania krzyża przez żołnierzy rzymskich, bo jako człowiek pracujący na roli, czy to jako rolnik, czy to jako być może ogrodnik, nie wiemy tego, został uznany za kogoś, kto może być pomocny w dźwiganiu tego krzyża. Wykonał, można by powiedzieć, dobry uczynek wbrew sobie. Ale nawet ten dobry uczynek wykonany wbrew sobie okazuje się, że ma wartości, że Szymon Cyrenejczyk stał się uczestnikiem historii zbawienia. I swoistą nagrodą za to, czego dokonał, jest to, że wymieniamy jego imię, znamy jego imię, mówimy o jego czynie i przypominamy sobie tę prostą prawdę, że warto i trzeba nieść pomoc innym, nawet jeżeli czasami czynimy to wbrew sobie. Teraz Via Dolorosa prowadzi pod górę, co jeszcze bardziej uzasadnia konieczność niesienia pomocy przez Cyrenejczyka. Uważnie wypatrujemy kaplicy świętej Weroniki. Przed wejściem na ścianie wyryty jest napis Veronica faciem Christi linteo detercit, upewniający nas, że będziemy rozważać szlachetny czyn odważnej niewiasty, która otarła twarz Jezusa, a jego oblicze odbiło się na chuście na pamiątkę tego zdarzenia. Oczywiście, że Weronika istniała naprawdę, natomiast jej imię jest symboliczne. Była to w gruncie rzeczy bezimienna kobieta, anonimowa kobieta, która okazała Jezusowi miłosierdzie, współczucie, inaczej niż Szymon, który został do tego przymuszony. Ona kierowała się sercem, kierowała się litością, kierowała się współczuciem i otarła twarz Jezusa z potu, krwi i łez. Tradycja starochrześcijańska mówi, i to już wychodzimy poza Ewangelię, że na tej chuście, którą owa kobieta otarła twarz Zbawiciela, odbiła się ta twarz, odbił się prawdziwy wizerunek Vera Icon. I właśnie ten prawdziwy wizerunek nadał imię owej anonimowej kobiecie. Właśnie dlatego otrzymała imię Weronika. Jakie imię nosiła tak naprawdę z urodzenia, tego nie wiemy. Natomiast
ten czyn wskazuje, że wraz z dobrym postępowaniem, wraz z okazywaniem miłosierdzia, człowiek zyskuje nowe imię, zyskuje, można by powiedzieć, nowe życie, zyskuje nową tożsamość. I to w postawie Weroniki i w tym, w czym została wynagrodzona, jest naprawdę piękne. Droga staje się coraz mniej przyjazna. Jest coraz ciemniej i bardziej stromo. Czy to nadal Via Dolorosa? Upewnia nas w tym tabliczka z napisami w języku hebrajskim, arabskim i łacińskim. Nieustający gwar. Krzyki i nawoływania w różnych językach utrudniają skupienie. Nasuwa się pytanie, kogo Jezus spotkał na swojej drodze boleści i jak tłum reagował na Jego cierpienie? Reakcji możemy się tylko domyślać i możemy je sobie wyobrazić, patrząc na to, jak dzisiaj ludzie reagują w rozmaitych sytuacjach, ponieważ pod tym względem ludzie są do siebie bardzo podobni. Na pewno byli tacy, którzy Jezusowi współczuli. Na pewno byli tacy, którzy od Niego się odwracali. Byli tacy, którzy nie mogli patrzeć na Jego upokorzenie, na Jego cierpienie i na Jego mękę. Byli tacy, którzy lubowali się tym widokiem cierpiącego człowieka. Pamiętajmy, że dla wszystkich świadków Jezus był przede wszystkim skazańcem. Tego rodzaju wyroki były w ówczesnej Palestynie stosunkowo rzadkie. Kara ukrzyżowania to jest kara specyficznie rzymska. Żydzi nie stosowali tej kary. Taką karą najbardziej, można by powiedzieć, semicką stosowaną nie tylko w świecie żydowskim, ale w okolicznym wśród jego semickich sąsiadów było kamienowanie. Też oczywiście straszliwa kara, ale nie ukrzyżowanie. Krzyżowanie to kara rzymska, więc na pewno wywołała ta kara, to powiedzmy prowadzenie Jezusa na ukrzyżowanie wywoływało i zdumienie, i ciekawość, i zaskoczenie. Wszystkie uczucia, jakie tylko można sobie wyobrazić. Nie brakowało też zapewne takich, którzy wykazywali obojętność. Pamiętajmy jednak, że na drodze krzyżowej Jezusa znalazły się może setki ludzi, może 1000 czy 1500 mieszkańców Jerozolimy. Natomiast zdecydowana większość tego nie widziała, dlatego że miasto żyło swoim własnym życiem. Siódmą stację odnajdujemy na skrzyżowaniu Via Dolorosa z ulicą Khan az-Zayd pod niebezpiecznie wyglądającym rusztowaniem. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Pierwsza z dwóch kaplic upamiętniających to wydarzenie jest bardziej zdobna. Jej ołtarz okala napis, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Ósma stacja. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Jest chyba najłatwiejsza do przeoczenia. Aby ją znaleźć, trzeba odbić w prawo i wypatrywać małego krzyża, wyrzeźbionego na murze greckiego prawosławnego klasztoru świętego Haralambosa. Wokół ramion krzyża znajdują się litery będące skrótem słów Jezus Chrystus zwycięża. Ta stacja nie ma nawet najmniejszej kaplicy. Informuje o niej jedynie metalowa tabliczka z numerem na ścianie i bruk ułożony w półokrąg.
Płaczące niewiasty symbolizują kobiety, które wyrażają swoje emocje, widząc Jezusa, i pod tym względem one są symbolem wszystkich kobiet, które daleko bardziej niż mężczyźni kierują się wrażliwością i emocjami. Jednak mamy do czynienia z pewnym paradoksem. One szczerze współczują Jezusowi. Natomiast Jezus powiada do nich, mówi do nich: niewiasty jerozolimskie, córki jerozolimskie, czyli mieszkanki Jerozolimy, bo powiedzielibyśmy współczesnym językiem w odniesieniu do polskich realiów, krakowianki czy warszawianki, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Bo jeżeli z zielonym drzewem to czynią, to co będzie z suchym? Otóż te kobiety współczują Jezusowi, kierują się sercem, kierują się litością, ale Jezus zwraca im uwagę, że możemy współczuć innym, natomiast nie widzimy tego, co trudne, tego, co złe, nie widzimy w sobie i w swoim najbliższym otoczeniu. Że właściwie to, co one powinny opłakiwać, to dzieje się w ich najbliższym otoczeniu i na to trzeba zwrócić uwagę. I to jest też bardzo znamienne. Kościół podjął ten właśnie ewangeliczny obraz i go rozwinął w stacji Drogi Krzyżowej, dając w ten sposób do zrozumienia, że nie możemy się kierować tym łatwiejszym miłosierdziem, kiedy współczujemy obcym, tylko powinniśmy również, a może nawet przede wszystkim, okazywać i zatroszczyć się o miłosierdzie okazywane swoim najbliższym, krewnym, rodzinom, przyjaciołom, którzy naszego wsparcia, a czasami naszego upomnienia i łez potrzebują. Teraz musimy wrócić do ulicy Khan az-Zaid i skręcić w prawo, by zaraz znowu z niej odbić w kolejną boczną uliczkę, która licznymi zaułkami prowadzi nas po schodach do stacji 9. Jezus upada po raz trzeci. Stacja znajduje się obok wejścia do klasztoru koptyjskiego nad bizantyjską kryptą świętej Heleny. Nie ma tu straganów, więc znacznie łatwiej o skupienie. Pięć ostatnich stacji Drogi Krzyżowej znajduje się w Bazylice Grobu Bożego, zwanej również Bazyliką Zmartwychwstania. Dziesiąta stacja Drogi Krzyżowej, Jezus zszedł obnażony, rozważana jest przez niektórych przy schodach do kaplicy Franków, położonej na prawo od wejścia do bazyliki. Wewnątrz kaplicy przy ołtarzu znajduje się krzyż. Został tam umieszczony jako wotum polskich bożogrobców. Pamięć o męce śmierci Jezusa i miejscu Jego ukrzyżowania musiała być dla pierwszych wyznawców Jezusa Chrystusa bardzo ważna. Bardzo ważna także dlatego, że zdawali sobie sprawę z tego, iż, jak to wyrażamy dzisiaj, zbawienie przyszło przez krzyż. Ale nie od początku
mogli upamiętnić to miejsce stracenia Jezusa, miejsce Jego ukrzyżowania. Dlatego, że przez pierwsze 300 lecia chrześcijaństwo było prześladowane. Nie możemy więc, nie mamy więc takich bezpośrednich świadectw, które mówią nam o czci okazywanej temu miejscu. Znamienne jednak, że gdy po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 313 chrześcijaństwo stało się najpierw religią dopuszczalną, a potem religią oficjalną Imperium Rzymskiego, gdy do Palestyny przybyła cesarzowa Helena, aby upamiętnić miejsca związane z życiem Jezusa Chrystusa, wtedy jednym z najważniejszych miejsc było oczywiście miejsce zmartwychwstania Jezusa. Około roku 320 Helena wybudowała rotundę pozbawioną dachu na miejscu czczonym przez chrześcijan jerozolimskich jako miejsce zmartwychwstania. Ta rotunda otrzymała nazwę Anastazis, czyli zmartwychwstanie. Wkrótce, pewnie po kilkudziesięciu latach, ze względu na warunki atmosferyczne, ta rotunda została zadaszona, żeby można było no właśnie bezpiecznie modlić się przez cały rok i jednocześnie jeszcze ciągle z inicjatywy Heleny ustalono miejsce ukrzyżowania, które znajdowało się w pobliżu, mniej więcej 25-30 metrów od miejsca, gdzie Jezus został pogrzebany, gdzie zmartwychwstał. I wtedy dobudowano do tej rotundy również taką prostokątną część, która obejmowała Kalwarię. Potem losy tej bazyliki były rzeczywiście bardzo dramatyczne. Najgorsze przeszła w roku 1009, czyli w czasach, kiedy u nas panował Bolesław Chrobry, kiedy to kalif Hakim polecił zburzyć bazylikę Anastazis i bazylikę Grobu Bożego. I rzeczywiście poczynił ogromne szkody w tej bazylice, ale przez to samo również utrwaliła się pamięć, że męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa były właśnie tam. Ten zamach na Bazylikę Grobu Bożego stał się również powodem do podjęcia kilkadziesiąt lat później wypraw krzyżowych po to, aby to miejsce męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa odzyskać. Gdy zostało odzyskane z początkiem XII wieku, bazylika została odnowiona, została naprawiona i w zasadzie ten kształt, który posiada dzisiaj, to jest właśnie kształt z XII wieku, czyli z okresu, kiedy przybyli tam krzyżowcy. Kalwaria znajduje się po prawej stronie, zaraz za drzwiami do bazyliki. Prowadzą na nią strome schody. Położona jest na wysokości około 5 metrów. Wcześniej góra ta, zwana także Golgotą, zanim została zabudowana, mierzyła do 9 metrów. Najpierw naszym oczom ukazuje się kaplica ukrzyżowania, którą opiekują się franciszkanie. Tu rozważamy stację 10. Jezus zszedł obnażony i 11. Jezus przybity do krzyża. Wiemy, że krzyżowanie było karą okrutną, że Rzymianie ją stosowali z wielką wprawą, bo stosowali ją dość powszechnie, na długo jeszcze przed czasami Jezusa Chrystusa. Stosowali ją głównie wobec niewolników i wobec buntowników.
Więc samo ukrzyżowanie wyglądało tak, że no, wbijano gwoździe w ręce, które były przytwierdzane do belki poziomej. Następnie ta belka pozioma była podnoszona do góry razem oczywiście z ciałem i umieszczana w belce pionowej, która już była wkopana w ziemię. I wtedy przybijano do krzyża również nogi. W którym dokładnie miejscu, czy w dłoniach, czy w nadgarstkach i tak dalej, tego nie podejmuje się powiedzieć, bo nie sądzę, żeby Rzymianie tutaj stosowali jakiś jeden model, jeden wzór i żeby byli w tym bardzo precyzyjni. Ważniejsze było co innego, mianowicie ewentualny taki podnóżek umieszczany pod nogami. Otóż to było bardzo ważne, dlatego że jeżeli pod stopami ukrzyżowanego umieszczano taki podnóżek, to on dłużej konał, bo ciało się osuwało i stopy natrafiały na ów podnóżek i konanie trwało nieraz godziny, a nieraz nawet jeden czy dwa dni, jak to miało miejsce z rzymskimi niewolnikami z okresu powstania Spartakusa. Gdy tego podnóżka zabrakło, a tu w przypadku Jezusa tak właśnie było, wtedy agonia następowała, była krótsza, śmierć następowała szybciej, bo ciało osuwało się i zazwyczaj następowała śmierć przez uduszenie. 12. stację, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, rozważamy tuż obok, w greckiej prawosławnej kaplicy Kalwarii. Tu dokonało się nasze zbawienie. Pod małym ołtarzem w pękniętej skale znajduje się otwór, w którym wetknięty był krzyż Chrystusa. Wierni, pogrążeni w modlitwie, padają na kolana, by dotknąć tego świętego miejsca. Pod krzyżem i z krzyża dokonał się swoisty testament. Maryja usłyszała niezwykłe słowa: niewiasto, oto syn twój. Tylko dwa razy, według świadectwa Ewangelii, Jezus zwrócił się do Maryi tym słowem, tym określeniem niewiasto. Raz w Kanie Galilejskiej, na początku swojej działalności publicznej i drugi raz pod koniec swojego życia w agonii, właśnie na krzyżu. W ten sposób Jezus daje poznać Maryi, swojej matce, jej absolutnie wyjątkowy udział w całej historii zbawienia. To słowo niewiasto, po hebrajsku isza, nawiązuje do pierwszej niewiasty, do Ewy. A więc postrzega Maryję jako nową Ewę. Jak przez Ewę grzech wszedł na świat i przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy zagnieździł się w dziejach całej ludzkości, tak posłuszeństwo Maryi i to, czego dokonał Jezus, stało się, przyniosło światu zbawienie. Do Jana zwraca się Jezus słowami: oto matka twoja. Jan, umiłowany uczeń Jezusa, jest tutaj symbolem, wyrazem, znakiem, zapowiedzią wszystkich wyznawców Chrystusa. Stąd na krzyżu dokonuje się to powiązanie Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa, z tymi, którzy stają się Jego wyznawcami. Maryja jest Matką Kościoła, jest Matką, w ten sposób staje się Matką całej odkupionej ludzkości. Pęknięta skała Golgoty prowadzi w dół do grobu Adama, pierwszego człowieka. Kaplica jego grobu znajduje się bezpośrednio pod miejscem ukrzyżowania, bowiem, jak podaje tradycja, odkupieńcza kropla krwi Zbawiciela spłynęła na czaszkę naszego praojca. Trzynastą stację, Jezus zdjęty z krzyża, rozważa się także na Kalwarii, przy niewielkim ołtarzu Matki Bożej Bolesnej, znajdującym się pomiędzy kaplicą grecką a franciszkańską. Opiekę nad nim sprawują katoliccy zakonnicy. Proszę Cię,
kiedy myślimy i opowiadamy o Bazylice Grobu Bożego, to opowiadamy wyłącznie z naszej katolickiej perspektywy. Tymczasem pamiętajmy, że tam są cztery wyznania chrześcijańskie, bardzo starożytne i bardzo czcigodne. Obok katolików są tam jeszcze prawosławni Grecy, są Ormianie i są Koptowie. W związku z tym to, co dzieje się w Bazylice, sprawowana tam liturgia, to jest również liturgia grecka, liturgia ormiańska, liturgia koptyjska. Są to różne języki, różne kultury, różne wrażliwości, różny sposób wysławiania Pana Boga. Pomiędzy tymi wyznaniami, co jest również ciekawe, intrygujące, dochodzi do swoistego współzawodnictwa. Czasami dochodziło nawet do konfrontacji, czasami fizycznej konfrontacji, dlatego że istnieje tam taka swoista zazdrość o każdy szczegół, o to, kto ma oczyścić kawałek powierzchni. Otóż może to dla przybysza z zewnątrz wydawać się śmieszne, czy nawet bezsensowne, ale to nie jest tak, dlatego że znów chodzi o uregulowanie pewnego odwiecznego status quo, które pozwala istnieć tam obok siebie, ze sobą i przeciw sobie. Po zejściu z Kalwarii wierni adorują kamień namaszczenia, datowany na 1810 rok. Symbolicznie wisi nad nim 8 lampionów od czterech wyznań chrześcijańskich: katolików, prawosławnych, Ormian i Koptów. Kamień namaszczenia symbolizuje zdjęcie ciała Jezusa z krzyża po Jego śmierci, po Jego ukrzyżowaniu i namaszczenie ciała przed złożeniem do grobu. Kamień namaszczenia pochodzi z okresu średniowiecza, z okresu krzyżowców. Trudno powiedzieć, czy wcześniej znajdował się w tym miejscu. Ten znajduje się tam od kilkuset lat i przede wszystkim troszczą się o niego wyznawcy prawosławni. Zabiegają o to, by ten kamień, zawsze pachnący olejkami, było ten kamień potrzeć pamiątki, fragmenty odzieży, które następnie zabierają ze sobą do swoich domów. W centralnym miejscu bazyliki znajduje się kaplica Grobu Bożego, upamiętniająca ostatnią, 14. stację drogi krzyżowej. Edykuła grobu jest ciasna, może pomieścić zaledwie kilka osób. Strzeże jej prawosławny Grek, cierpliwie wpuszczając ustawionych w długiej kolejce pątników. Zanim zobaczymy pusty grób, mijamy kaplicę anioła. Na środku znajduje się mały ołtarz, zawierający fragment kamienia, którym był zakryty grób Jezusa.
Kaplica Bożego Grobu, zwana też Kaplicą Zmartwychwstania Pańskiego, powstała w 1810 roku po zawaleniu się poprzedniej XVI-wiecznej budowli. W ramach restauracji kaplicy 26 października 2016 roku zdecydowano na przesunięcie tejże płyty. Po jej odsłonięciu, jak opowiedział nam prezydent bazyliki, ojciec Zacheusz Drążek, dostrzeżono szarą, popękaną płytę. Badania wykazały, że pochodzi ona z lat 335-340 z czasów bizantyjskich, kiedy za sprawą świętej Heleny powstała pierwsza świątynia. Natomiast 10 cm pod nią oczom naukowców ukazała się pietra, lita skała, na której leżało ciało Pana Jezusa. Grób Zbawiciela był tak otwarty tylko przez 60 godzin. Przez cały ten czas franciszkanie razem z zakonnikami innych wyznań czuwali w modlitwie nad skalnym łożem grobowym Chrystusa. Bazylika Grobu Bożego to swego rodzaju więzienie dla posługujących tam mnichów. Zamykana jest już o godzinie 19 zimą, a o 21 latem. Do świtu, gdy o 5 zostanie otwarta, zakonnicy nie mają możliwości samowolnie jej opuścić. Franciszkanie zaczynają codzienne modlitwy już o północy, odprawiając liturgię godzin i nocną jutrznię. Każdego dnia w różnych kaplicach bazyliki odprawianych jest około 25 mszy świętych. Kilkaset lat temu, zapewne by upokorzyć chrześcijan, klucze do bazyliki przekazano dwóm muzułmańskim rodzinom, które otwierają i zamykają tę chrześcijańską świątynię. Były próby wykupienia tej władzy kluczy, ale bezskuteczne. Miejsca święte naznaczone obecnością Pana Jezusa nie znajdują się wyłącznie pod opieką katolików. Wiele z nich jest w rękach chrześcijan innych denominacji, a niektóre w posiadaniu muzułmanów lub Żydów, jak kaplica Wniebowstąpienia zamieniona w meczet, czy Wieczernik, w którym od wieków obowiązuje zakaz odprawiania mszy świętych. Good night. Good night. Good night. Good night.